Siemanka, witajcie w bardzo dla mnie szczególnie ważnym odcinku. Dzisiaj jest 2 lipca, parę dni przed moimi urodzinami. No i moja piękna dziewczyna i jej dzieci zaskoczyli mnie parę dni wcześniej przed moimi urodzinami prezentami. No, ale co takiego mogli dla mnie dać? Wiedzieli parę rzeczy, co ja chcę. No i muszę wam powiedzieć, że dostałem o wiele więcej niż się spodziewałem. Niesamowite prezenty. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, co jest bardzo, bardzo dla mnie była przyjemna ta rzecz. Mojej dziewczyny syn kupił dla mnie grę na Xbox 1, Sniper Elite 3. No ja wiem, że u was w Europie wyszła w piątek. Poprzedni, u nas dopiero wczoraj wyszła ta gra. Ja tak prawdę mówiąc zapomniałem do sklepu pojechać i kupić, co dobrze się złożyło, bo oni dla mnie kupili. Także dzisiaj nagram let's playa pierwszego tej gry. Dwie wcześniejsze części tej gry grałem, lubiłem, także nie mogę się doczekać, żeby zaraz je rozpakować i grać. No, ale to nie były jedyne rzeczy, co ja dostałem. Co ja mogłem jeszcze dostać? Moi drodzy. No, moja piękna przyszła żona zatrzymała wszystkie stopy ograniczenia, wzięła na zewnątrz i kupiła dla mnie jedną rzecz, co ja chciałem ostatnio sobie bardzo kupić, ale nie mogłem się do tego przyłożyć, bo to jest dosyć drogie. Kupiła mi kamerę Sony Action Cam. Model HDR AS30V. No, moi drodzy, to jest piękny, piękny sprzęt. Jak wiecie, ja posiadam kamerę GoPro, którą rzadko kiedy używam. Z tego powodu, że na kamerze GoPro baterie szybko siadają. Strasznie, strasznie szybko. Ja mam trzy baterie i trzy baterie na 15-20 minut mi wystarczają. To jest takie dziwne, bo czasami jedna bateria wystarczy mi na ponad godzinę, a za drugim razem pełno załadowana bateria po 5-6 minutach wysiada. To jest duży problem z GoPro. Dużo ludzi ma ten sam problem. Także byłem bardzo zainteresowany tą kamerą. Poza tym też ta kamera jest lepsza w ciemnych pomieszczeniach, czyli nagrywanie w środku, jakiekolwiek rzeczy będę mógł teraz nagrywać pod wodą. Ciemniej zawsze jest, a teraz lato jest, także oczekujcie parę filmików. Pokażę wam, jak Ameryka wygląda, komu to interesuje. Są piękne krajobrazy, nawet w stanie, w którym ja mieszkam. Mój stan jest bardziej taki przemysłowy. No, ale mamy też piękne rejony tutaj. Także kamera jest niesamowita, ma opcję GPS, GPS-a. Można podać, powiedzmy, na rowerze, jak szybko jechałeś, ile przejechałeś, takie inne rzeczy. No, będzie z czym się bawić, nie? Czym się nauczyć. Do tej kamery oczywiście dokupiła dla mnie dodatkową baterię. Słucha mnie moja dziewczyna, bo wiedziała, że ja na GoPro narzekam, że cały czas mi kamera wysiada bateria. Powiem wam, mieć dobrą kobietę jest niesamowita rzecz, niesamowita. Oczywiście ja też się staram dla niej być jak najlepszy mówiec, nie? No i jeszcze jedną rzecz, co mi kupili. To kupili mi opaskę na głowę. To kamerę można na głowie zainstalować. Jest rzecz przydatna, no bo jak powiedzmy nagrywałbym następny odcinek ostrzenia noża, to jestem w stanie wam pokazać, jak ja na to patrzę. To trochę inaczej wygląda, jak wy z tej strony patrzycie, czy jak ja moimi oczami patrzę. Czyli czasami lepiej pokazać komuś perspektywę własną. Jest bardzo dobra rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. To były, moi drodzy, moje prezenty. Ja wiem, że może dla niektórych ludzi nie wygląda na dużo, ale to jest bardzo, nawet nie mówiąc o pieniądzach, to są bardzo dobre rzeczy. To są rzeczy, które ja chciałem i oni mnie zaskoczyli tym, że oni wiedzieli, co ja chcę. Także, no, chciałem z wami się tylko podzielić moją radością. Dziękuję wam za oglądanie, jak zwykle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Zaraz zacznę grać
w Sniper Elite, a w ten weekend spróbuję zrobić porównanie tej kamery z GoPro 2 i z moją kamerą Panasonic. I może iPhone wrzucę do tego, żeby mieć, pokazać wam jak najbardziej. iPhone każdy ma prawie. Także zobaczycie różnicę w kamerach. Oczywiście ta kamera robi więcej niż iPhone, bo można pod wodę i na głowę założyć, no ale mi chodzi o samą jakość filmu. Okej, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Na razie.